Siemano Ukradli kanał na YouTubie Jakieś ruskie pomioty piekielne Te pewnie od, odpady genetyczne co na front nie trafiły na minę szmaty zapieprzone to uznali Że konta ukradli więc niestety moje zabrali Parfietik. Reklama. Chciałem ja widzowie szybka reklamka najtańsze gry oczywiście na Eneba jako że odzyskałem kanał to na szybkości jeszcze wam zareklamuję Enebę Co prawda już znacie tą stronę, bo nieraz ją reklamowałem, ale na szybkości pokażę co, jak najlepiej, jak chcesz przejść to pierwszy link w opisie, jak przez, będziesz kupował przez niego wchodząc przez niego i potem robiąc zakupy będziesz wspierał mnie, a ja ci co pokażę jak to wszystko działa na szybkości, także pyk jesteśmy na enemy i teraz tak, wejdź wpisz sobie lol, enter masz tutaj rzeczy do ligi i valoranta ale najlepiej game, steam games i tu masz różne, dużo gier, jak chcesz tutaj poszukać, przejrzeć Nudy na życiu i nie wiesz w co pograć, tutaj możesz sobie przejrzeć giereczki zobaczyć, są dużo taniej niż gdziekolwiek indziej. Ale ja tu widziałem gierkę, na szybko pokażę. Yy, o, tu masz jeszcze Uncharted na PC-ta, też wyszło niedawno, Tuż też sporo taniej jest, z tego co pamiętam, bo sprawdzałem ostatnio jak wam pokazywałem 160 zł. Na Steamie to kosztowało. Na Steamie ta giereczka kosztuje 220 Także macie. No ile? 50, 70 zł taniej? Tak? 60, 60 zł taniej. Także giga czatek, Macie ochotę zagrać w tą gierkę. To zapraszam tutaj. Ale tu widziałem grę. Mi poleciła Eneba. O! Horizon Zero Down Complete Edition. To jest podobno dobra gra. Ja w nią nie grałem, ale słyszałem dobre opinie o niej. Ta gra kosztuje 67 46 zł 46 groszy, a na steamie kosztuje a na Steamie kosztuje 220 zł. Complete edition Horizon Zero Down 220 do 67 nie wiem, czemu jest taka w dupę rozbieżność cen, ale zarobiście. Także co? Najlepiej wejdźcie sobie sami, tu wpiszcie nazwę gry, jak szukacie jakiejś konkretnej, a jak chcecie sobie przejrzeć gry, z Steam gry, i tu macie, możecie poprzeglądać. Polecam używać pierwszy Link w opisie, wtedy będziecie wspierać, kupując przez niego, Eneba będzie wiedziała, że jesteście ode mnie. Także dzięki wielkie Widzowie i oglądajcie film o tym, jak dupę ukradli mi konta, z którego właśnie pokazuję Wam Enebę. Like internet. Dzięki, widzowie, bo to Wam jest partner. Kocham was. Siema. Powiem tak, wczoraj po streamku, widzowie. Normalnie tam wiesz, zjadłem się i tak dalej, ogarnąłem się. Mówię tak, dobra, i spać, ty, żeby się odpalić na jutro na Minecrafta dla widza. I nagle dostaję jakieś powiadomienie, że hasło zmienione do Google. Ja mówię tak. Co jest w dupę, jak hasło zmienione, nie? Wstaję chłopie, zrywam się z wyra, biegnę sprintem do komputera <laughs> i jeszcze nie byłem wylogowany na kompie. To mówię tak, dobra, ty, szybko zmieniał hasło, bo to chyba ktoś mi hakuje kompa, nie? Klikam jakieś tam info i patrzę, że mój numer już jest odpięty, jest jakiś ruski numer podpięty do konta. Ja mówię tak, co jest, klikam usuń i nagle mi wyskakuje komunikat, że wylogowane, nie? Że już nic się nie da zrobić, bo konto wylogowało, ja mówię tak. Co tu się w dupę pierwsza? ty nic sobie nie zdążyłem zrobić, nie wiem jakim cudem. Yy, przeszli przez wszystkie zabezpieczenia i tak dalej. Ale no, a numer jego, no nie zapisałem sobie, Ja mogłem zapisać frajera numer, byśmy szmaty znaleźli. Ale tak, i co się potem stało? No miałem ustawienia tam, wiesz, żeby przez telefon się zalogować i tak dalej. Tam numer, czy SMS przychodzi, ale to chłopie, obeszli to tak jakby tego nie było. Rozumiesz? Pentagon mi się na, ten, na konto włamał i mówią tak, jakie uwierzytelnienia chłopie? Tu nic takiego nie ma. ile i mi weszli na konto z bomby? <grym> nie wiem jak to działa. Fenix mi tam w miarę to tłumaczył, że oni generują kody, bo te kody mają po 6 cyfr tylko w Google. To oni sobie wygenerują taki kod chłopie w minutę i ci wpieprzą się na konto na ez jak chcą. Cobie ma to sens, że takie coś mogą zrobić bez problemu. No i co? Patrzyłem się na konto, nic się tam nie dzieje, ale po chwili patrzę Live'a odpalili, Elon Musk streamuje na moim koncie Czekaj, <grystanie> miałem gdzieś screena Zaraz pokaż <grystanie> Elon Musk mi się na konto włamał Gdzie to było? Amy to wysyłał, o oh jest O tutaj Tu Elon Musk normalnie mi przejął konto Taki dziwny trochę ten Elon Musk, i napuchnięty, ale zobacz Przejął mi sobie konto, robi Live'a tam widzowie, poczekajcie, bo jeszcze są screeny, jak widzowie wyzywają tych rusków na czacie, to jest plus. Oj, tutaj, żeby nie było, że to nie moje konto, tu zobacz. Bloomberg News, moje filmy i ten live. Elon Musk. Co się dzieje, ty? Elon Musk z Rosji. Nie mam pojęcia, o co w dupę chodzi z tymi hakerami zapięszonymi. Nie wiem o co chodzi. Czekajcie, jeszcze tu coś było Wiciu, bohater, zoba, Jako pierwszy na front poszedł H2P Vichu. Tam jeszcze był więcej, ale tego screena mam. h 2 wyzywał ruskich. Ja Pechowy dzień, to by schakowali konto. biegną w telefonie PeG Kuprawi w pracy ukradli nowe auto. Ja pierdziele, i to wszystko pewnie jeden Rusek zrobił. Pomioty piekielne w dupę Nawet Jamal nie jest taki zręczny Co ja pieprze, ty zaraz jeszcze to konto stracę yy, No i co widzowie yy, Żeby dalej historię dokończyć No to ten Elon Musk streamował jakieś kryptowaluty Leciały na kanale Chyba z godziny to trwało, że ten live leciał Tam botów napieprzyli Chyba kilka tysięcy ludzi niby oglądało tego ruskiego live'a A tam tylko widzowie pisali I wyzywali tych troli Ruskich yy, i po godzinie jakoś zbanowali całkowicie kanał. Co ciekawe, drugiego kanału z Live nie ruszyli. Nie wiem czemu, ale to chyba znak, że totalne boty to robiły. Na początek powiem. O zobacz, ten kanał żyje. A on jest połączony i tego nie ruszyli co dobrze więc możli... to wskazuje jeszcze bardziej na to że po prostu boty robią i tyle, aha teraz jest coś takiego wcześniej było, wcześniej było że kanał zbanowany a teraz jest coś takiego, że niedostępna strona nie wiem co, 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 co się tu dzieje to na głównym kanale jest, nie wiem jak to się dzieje ale te zabezpieczenia google to dupy jak to moja babcia mówiła, a chłopia to jest potężne powiedzonko. To nie, nie rzucasz takich słów na wiatr, rozumiesz? O kant, dupy potuc, te zabezpieczenia Google. Wchodzą ci na konto jak do siebie i luj. I zacząłem potem w nocy oglądać jakieś filmiki, jak odzyskać konto. Chłopie, masa YouTuberów to miała. Ludzie co mają od 10 kasobów do prawie miliona, nie, chyba nawet ktoś ponad milion, też ukradli. Bardzo dużej ilości osób pokradli te. Ka kanały i robili to samo Elon Musk robił streamy z kryptowalut Rojo, no Rojo, więc chyba gotent z tych takich największych, ale też tam mniejsze kanały były, widziałem, no dużo takich rzeczy jest. No właśnie ci wszyscy ludzie odzyskali potem konta na YouTubie, wszyscy odzyskali, więc jest duża szansa, że ja odzyskam to konto, tylko w dupę nie wiadomo ile trzeba czekać. Dobrze zobrażanie Billa Gatesa? Pieprzyć go w dupę, niech lepsze zabezpieczenia robi, poza tym co on ma to Google, on jest od Windowsa, mnie schakowali w dupę Windowsa. <laughs> Niech Bill Gates to spieprza z powrotem do piekła. Co ty mi o Billu Gates się gadasz? Ty w się, sensie, no ja wierzę, że się uda odzyskać to konto ogólnie, ale w ogóle porypane to jest, bo to się wszystko działo około trzeciej w nocy. A widzowie do mnie pisali mimo wszystko, także doceniam widzów. Serduszko dla was, że chcieliście pomóc. A co się z tym kontem teraz dzieje? Teraz jest zbanowane, bo Elon Musk robił live'a i powiedziałem. Nie no. po prostu na tym kanale na YouTubie, no nielegalne są takie rzeczy. One reklamowały jakieś kryptowaluty, z dupy, jakieś tam linki były i tak dalej, wiesz o co chodzi. Więc to po prostu zbanowali ten kanał i tyle. Tak często się dzieje. Ten kanał przywrócą, mam nadzieję, jak się go uda odzyskać. Tylko nie wiem ile to zajmie. To jest najgorsze. Machoń dał na Golibordę 5 zł. Nigdy tego nie odzyskasz, megalu. Macho, nigdy to nie odzyskasz tego chromosoma, co przy porodzie straciłeś, to po pierwsze. Po drugie, co ty pieprzysz, macho? Zastanów się, co ty pieprzysz. <grych> Plus jest taki, że to boty, ruskie boty mi przejęły, a nie jakiś serio poważny haker, który coś by chciał tam odwalić. Jedyne co, weszli na kanał, zrobili streama z jakiegoś gówna, dostali bana i porzucili konto i tyle. Nie, nie Dziękuję zypnia, ci bardzo, Widzo. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzlokac... 300H. dał na gollibordę 200 złotych. Jak zrobisz 300H w listopadzie, to oddam ci to konto. D. To ty? No dobra. Czy właśnie kto ukradł konto, widzowie? Rusek? Putin? Elon Musk? Czy Dżamal? Ja pierdzielę ty. Ukradli mi konto, a ja sobie robię bekę z tego. Ty, ja, ja jestem serio. Ja jestem przypieprzony, chłopie. W sensie, wiecie widzowie, no, ukradli konto, słodkie bardzo, tam jest dużo fajnych filmików, wiem, że ja tego konta tak naprawdę nie prowadzę od dawna, ja tam stawiam może filmik jeden na miesiąc Ale po pierwsze, spoko takie konto mieć ponad 100k Po drugie Czasem tam coś wstawię A po trzecie, to konto jest połączone z moim mailem, na którym wszystko miałem Wiesz o co chodzi To jest najważniejsze no i te filmiki wszystkie, tam jest dużo klasyków na tym, na tym koncie. Dużo klasyków. Co się co jakiś czas wyświetlają, widzą i piszą komentarze Siema, ja po dwóch latach jak Golisz Brodę, czy tam po czterech, już nie wiem, kiedy to było. Ale dobrze, ty, w ogóle dobrze jest mieć. Patrzcie, nauka na błędach, dobrze jest mieć właśnie kilka tych dojść. Bo jak na przykład byłbym streamerem na YouTubie, który ma wszystko na YouTubie, to ja teraz nawet nie wiedziałbym, jak widzą przekazać, że mnie w dupę okradli. A tak to jest Twitch, na Discordzie są widzowie, jest grupka na Facebooku. Lepiej to wszystko gdzieś tam mieć, a nie w jednym miejscu. Bo tak to to serio posrany to jest. Ja nie mam konta do a Space Live. Właśnie o to chodzi. Tego kanału nie ruszyli, ale ja do niego konta nie mam. Ja nie wiem, kto ma konto do a Space Live. W dupę jest. Zawieszone w próżni to konto. Ja nie wiem co się dzieje z tym kątem. Nie usunęli tam nic. Jest to konto i luj. <laughs> Bill Gates. Ta na jedny Elon Musk, a teraz Steve Jobs z Grabu w stanie będzie robił live, a ty na Space Live Siemano, kupisz nowego iPhone'a. <laughs> co ja pierwsze. <laughs> Trochę sadgry starych ludzi okra. Ty właśnie widz pisał wczoraj. Że metoda na wnuczka i grasują i się w dupę dałem nabrać, na poważnie ci mówię. Serio do mnie napisał, hello, I am your wnuczek from Canada. Can I upload some y, Elon Musk live on your channel? Ja mówię, hello, yes. <grywa> Grandpa giving you channel. like Oby tego konta mi nie ruszyli już żadnego innego. Pieprzyć tego Ruska sobie ukradł, obyś szmatów wpadł na minę, to tyle. Spieprzam, dzięki że jesteście widzowie, śpijcie dobrze Ty jest 18, co ja pieprzę? Nie wiem Nie wiem co ja pierwsze. idę spać luj Wstań o dwunastej bracie, zjedz obiad w chacie bracie Wychilluj mordę, wiesz o co chodzi No, prawidłowo Pamiętaj, pamiętaj Dobra, spieprzam Witajcie widzowie Ruscy zaorani. Putin już w karcerze jest git. <laughs> widzowie, udało się wygrać walkę z ruskimi. Eee, widzowie co? Dokończą oczy historię, jak się udało konto odzyskać. Powiem tak. Szczęście Elon Musk przestraszył się potężej Polski i powiedział tak. Please don't hurt me. I giving you password. I tyle w dupę. Elon Musk kupuje Twittera, ale się boi Pudzianowskiego Ale tak na poważnie W dupę Popieprzone to jest, wyszli mi na konta tak jak, jak chcieli Jedyna opcja To jest w dupę na Twitterze napisać do YouTube'a, bo tylko tam odpisują I się dodatkowo okazało, że na Twitterze jest chyba najlepszy support Jaki w ogóle jest W dupę oni tam Działają szybko Ogarniają Wszystko się da dogadać ja nie miałem dostępu do całkowicie niczego. Teraz musiałem, właśnie około 16.00 odpisali mi, wysłali mi tego, że wierzą, że to jest bana, że to jest hacket konto. I żebym tutaj, wiesz, poresetował wszystko. Wysłali mi taki link specjalny. Musiałem tam wpisywać jakieś chłopie, ile tam danych trzeba było wpisać, jakichś starych. Ja musiałem swoje konto na Facebooku szukać, żeby znaleźć link do kanału, bo nie miałem dostępu do linku do kanału, bo mi skasowali kanał, a trzeba było link taki pierwotny do kanału, musiałem zapieprzeć na sam, najstarsze posty na, na moim Facebooku, żeby znaleźć link. Chłopie, potem się pytają, kiedy konto stworzyłem, też szukałem od pierwszego filmu, który udostępniłem na Facebooku. Ja pierdziele, tyle tego pieprzenia było, jakieś mnie pytają rzeczy, chłopie. Ale dobra, uwierzyli mi na szczęście we wszystko wysłali mi link do resetu całkowitego konta to zresetowałem yy, i co, ale główny kanał Spartanatics, tam był ten live Ilona Maska i tam właśnie zbanowali ten kanał no ale też dostałem maila, że kanał został zbanowany ale jeżeli coś się tam działo czy, czy coś, to powinienem napisać odwołanie, oczywiście napisałem i co, i teraz czekać, a że się weekend zaczyna a w YouTube to mają wypierwszone na soboty i niedziele, to pewnie w poniedziałek odpiszą nie mam bana na YouTube, mam bana na głównym kanale na YouTube, ale Spartan Live i te kanały z szotami normalnie działają i wszystko jest git ale strasznie porypany Na no ten kluczyk kupię to fizyczne zabezpieczenie, żeby już nie było takiego pieprzenia, ale chłopie! A w ogóle te, te, te ruskie, co mi się włamali, to prawdopodobnie tak na 99% jakieś boty, które przejmują kanały. Bo totalnie nic mi nie zmienili, nic się nie działo na kanale, poza tym, że zmienili mi numer, żebym się nie mógł zalogować i tam aplikację, żeby nie mógł potwierdzić, że to ja. No ale tak to, to jedynie zrobili tego live'a i tyle i porzucili kanał. Wiesz, zrobili live Elon Musk, a potem całkowicie oszczany miał na, na cały kanał i tyle. Nawet te, te boty są tak głupie, że nawet na drugim kanale mogły robić też live'a. To jest przy 50 tysięcy subskrypcji, ale nie. Boty jest w dupę za głupi. Zrobił tylko live'a na tamtym i porzucił kanał. Pieprzone ruskie boty. Zapieprzone gówno. Technologia to pewnie jeszcze, wiesz, wy, wymyślał Jelcyn. Pieprzony w dupę... Dobra, nie będę wyzywał narodowości, ale wiesz jakiej. To lat za wiadomo kim. W ogóle jakie są tempe zabezpieczenia w tym Google, bo przejęli Ci konto i jest tam odzyskaj konto. Klikasz, nie pamiętam hasła, bo Ci je zmienili i jest tak. Wyślemy na mail, który w dupę nie mam dostępu, bo mi go ukradli, kod weryfikacyjny, żeby sprawdzić czy to Ty. Co to w dupę jest za zapieprzone, co to jest? Jak ja mam na ten mail wejść? Przecież ja ten mail chcę właśnie odzyskać. Ale dobrze, że chociaż na Twitterze są serio ogarnięci. I bardzo szybko działają, bo... Znaczy się trzeba czekać, na aż ci odpiszą, bo tam bardzo dużo ludzi się zgłasza z problemami. Ale jak już mi odpisali i wysłali link, żebym wypełnił, to w kilka godzin i konto całkowicie już wróciło do mnie. Tylko trzeba było czekać dość długo, aż ci odpiszą. No bo mówię, tam jest straszny zapieprz. Tam co chwila kogoś hakują. Wejdziesz do ich, ich, ich Twittera. Tam co chwila ktoś. He, please help me, I'm hacked. Nazywa... Czemu kanał sportowy nazywa się Bloomberg News? Cześć co? Znowu mi skakowali? O! Przywrócili kanał na YouTubie! O, dzięki widzu, że dałeś info! Tylko kanał nazwy nie zmienił z powrotem. Ta, działa, działa wszystko, są filmy. <laughs> ja. O chłopie, tylko, tylko nazwę mi zmienili, ale to się w sekundę zmienia. Dzięki, widzu, za info. Ale szybko to zrobili, ty. Po banie tak ocofnęli, zobaczmy, czy wszystko jest włączone. Tak, podłączony mail, i tak dalej. Nawet moderatorzy zostali. Chłopie. Jeszcze tak podsumowując wszystko, to dobrze się skończyło wszystko szczęśliwie i tak dalej. W około dwa dni wróciło do mnie konto całkowicie i konto na YouTube też zostało odbanowane. Wszystko. Poszło bardzo szybko i gładko po tym haku, także się cieszę, że się udało to szybko odzyskać. Dzięki też widzom, że mi pisali, że konto tam pieprzy się i tak dalej, że ktoś streamuje. Doceniam, że chcieliście pomóc i od razu na alarm biliście, jak tylko zobaczyliście jakieś gówno, co się odpieprza. I co? Nauka na błędach, kupię ten kluczyk fizyczny, żeby, żeby już mieć takie dużo lepsze zabezpieczenie niż te Googlowskie. I co? By się to nie powtórzyło, ale ja to pecha wam na tym koncie. Tu demonetyzacja za żarto wieżach. Tutaj coś, tutaj jakiś ban na tydzień za nic. Chłopie. Jak ja nie wiem, co się dzieje. Ale zapraszam z Partix Live. Tam chociaż jestem aktywny i tam żadnego bana nigdy nie było. Jak chcecie gierki pooglądać, albo na Twitcha, bo tam jest na żywo. I to tyle dzięki widzowie, że jesteście, dzięki, że wspieracie, dzięki, że oglądacie, trzymajcie się i co? Widzimy się na żywo pewnie. Siemano. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę! Opuśćcie się Polacy! Husaria!